Bajka. Dzisiaj jesteśmy w Ciężkowicach. Ciężkowice to jest takie małe miasteczko w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Dlaczego akurat przyjechaliśmy tutaj? Dlatego, że w Ciężkowicach jest bardzo piękny park krajobrazowy, skamieniałe miasteczko, które sobie za chwileczkę pokażemy. Dodatkowo Ciężkowice są jednym z najmłodszych gmin uzdrowiskowych w Polsce. Od 2018 roku Ciężkowice uzyskały status gminy uzdrowiskowej i bardzo fajnie i szybko wzięli się do roboty. Praktycznie w przeciągu 2 lat wybudowano, zorganizowano park zdrojowy, do którego też spróbujemy podejść. On jest jeszcze chyba z tego, co kojarzę, nieukończony w pełni, ale spróbujemy tam jakoś wbić i zrobić jakiś materiał. Ruszamy zatem na Ciężkowice. Jesteśmy przy wejściu do skamieniałego miasteczka. Zobaczmy, co się tam kryje. Jest kolejna formacja skalna, nazwali piekiełko ze względu na to, że tutaj w tym piaskowcu jest zawarta ruda miedzi, która daje taki kolor jakby czerwony, jakby się tam paliło po prostu jak w piekiełku, jak w piekle. Tutaj mamy skałę, która nazywa się Borsuk. Generalnie w Ciężkowickim tutaj skamieniałym miasteczku każda skała albo większość ma swoją nazwę. Szczerze mówiąc, ktoś, kto nadawał nazwy tym skałom, no to miał dość sporą wyobraźnię. Bardziej bym powiedział, że to jest jakiś żółw, który zgubił domek, niż borsuk. Ale nazwali borsuk, więc jest skała borsuk. Po drugiej stronie drogi za skamieniałym miasteczkiem jest wąwóz Szarownic zakończony wodospadem. Wodospad najlepiej podziwiać zaraz po deszczach. My jesteśmy w takiej porze, gdzie tam może nie być za dużo wody, ale podejdziemy zobaczyć, jak to wygląda. Dotarliśmy tutaj do końca wąwozu Szarownic. Tu jest ten wodospadnik, tak jak mówiłem, nie jest imponujących rozmiarów. Dużo lepiej się prezentuje, jak jest bezpośrednio po jakichś deszczach. No teraz mamy ładną pogodę, to jest tak. Mnie się podoba, dla mnie to jest miejsce takie trochę urocze, magiczne. Zawsze lubię to przychodzić, nawet w upalne lato, kiedy tego wodospadu w ogóle nie ma. Jesteśmy przy formacji skalnej, która nosi nazwę Baba Jaga. Tutaj widać faktycznie głowę starszej kobiety. Tutaj jeden z miejscowych opowiadał mi taką legendę, że tutaj zbierały się czarownice na sabat i właśnie tutaj ludzie przyszli, jak to w dawnych czasach bywało, z miotłami, widłami i chcieli przepędzić te czarownice. No i po prostu wszystkie uciekły, jedna tutaj nie mogła wystartować. I skała ją wchłonęła i tak to po prostu powstało. No szczerze mówiąc, no, za bardzo mi się wierzyć w to nie chce. Podejrzewam, że ta głowa Baby Jagi jest po prostu
wyrzeźbiona w skalę, żeby podnieść atrakcyjność turystyczną miejscóweczki. Jesteśmy w Parku Zdrojowym. Park Zdrojowy nie jest jeszcze w pełni ukończony. Ma być otwarcie za około 2 tygodnie. Park Zdrojowy powstał tutaj nakładami inwestycyjnymi ponad 20 milionów i z tego, co tutaj możemy zobaczyć, to te pieniążki zostały bardzo dobrze wykorzystane. Park jest zrobiony bardzo pięknie, będą tutaj chyba jakieś miejsca do kąpania. To sobie pomalutku przejdziemy i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Przewidziano tutaj mnóstwo basenów, znaczy basenów troszkę mniej, ale mnóstwo takich kadzi, w których będzie można sobie zrobić różne zabiegi. Woda jest mineralna, zdrowotna, ze składnikami mineralnymi. Tutaj na tablicach mamy pokazane, w jaki sposób i na jakie części ciała można sobie robić zabiegi. No po prostu promocja. Chyba specjalnie dla nas uruchomili tutaj część tych kadzi. Tutaj na tabliczkach mamy, jakie zabiegi możemy sobie tutaj nawet sami przeprowadzać. Myślę, że w momencie, jeśli otworzą tutaj ten park zdrojowy, to będzie można, będzie nawet warto przyjechać tutaj, żeby po prostu zrobić coś dla zdrowia. Wykorzystać dary natury, jakie daje nam Ziemia. I oczywiście nie mogło też zabraknąć miejsca dla najmłodszych. Jest fajny plac zabaw, siłownia zrobione. Myślę, że jak tutaj otworzą, to będzie można tutaj bardzo miło i przyjemnie spędzić czas.